Jest mi niezwykle miło uczestniczyć w wydarzeniu, jakim jest Wschodzki Kongres Kobiet, zwłaszcza tak wyjątkowym jak tegoroczny jubileuszowy. Firma konstrukcyjny.pl działa na terenie Wschowy od niespełna roku. Jednak od samego początku przyświecała nam idea czynnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Odpowiedzialność społeczna, zarówno w biznesie, jak i w działaniach każdej indywidualnej jednostki, jest moim zdaniem podstawowym aspektem tworzenia inicjatywy społecznej. Jesteśmy przekonani, że pomysł organizacji lokalnego kongresu kobiet tutaj we Wschowie i aktywizacji mieszkanek to słuszna idea. Moim zdaniem podstawowym aspektem społeczeństwa obywatelskiego jest samoświadomość jednostek. Tutaj we Wschowie bardzo ważnym jest, aby kobiety były świadome siebie, swojej siły, swoich walorów, atutów, mocnych stron, wyzwolone z ram stereotypów. Myślę, że Kongres Kobiet to idealny czas, aby przypomnieć mieszkankom Wschowy, jak wielka drzemie w nich siła i jak realny wpływ mają na to, co dzieje się w regionie. Temat przewodni dzisiejszego dnia, czyli smak szczęścia, jest, jak sądzę, bliski każdemu z nas. Małgorzata Stolarczyk napisała, że szczęście to radość z tego, co stało się naszym udziałem. Ja mam ogromną radość z możliwości współtworzenia Wschowskiego Kongresu Kobiet. Mam nadzieję, że w dzisiejszych prelekcjach i historiach, których Państwo wysłuchacie, odnajdziecie radość, satysfakcję i motywację do dalszego działania. Zarówno rodzinnie, zawodowo, jak i w ramach inicjatyw społecznych tutaj lokalnie, a może i dalej. Dziękuję bardzo. A my bardzo dziękujemy pani Klaudii Dietrich, mężowi oczywiście również, bo to firma rodzinna, ponieważ dzięki jej wsparciu możemy organizować tego typu konferencję. Dziękujemy. Drodzy Państwo, bardzo proszę o wielkie brawa pani Klaudia Dietrich wraz z dziewczyną. To dzięki ich wsparciu mieliśmy tutaj, mamy możliwość dziś spotkać się na tym kongresie.